Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Szacunki mówią, że w naszym mieście na cukrzycę choruje około 5000 osób. Drugie tyle prawdopodobnie jeszcze nie wie, że ich również dotknęło to schorzenie. Od 2010 roku z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, kontrolę ciśnienia tętniczego zaprasza specjalistka diabetolog dr Ewa Korneluk. Cukrzyca jest to choroba ogólnoustrojowa, polegająca na zaburzeniu metabolizmu w całym organizmie. Charakteryzuje się podwyższonym poziomem cukru we krwi, a ponieważ krew krąży w całym organizmie, w najdrobniejszych naczynkach naszego ciała, we wszystkich narządach, więc ta choroba dotyczy ogólnoustrojowych wszystkich zaburzeń, które można sobie tylko wymyślić. Zmiany występują i na dnie oka, i w sercu, i w mózgu, i w nerkach, i w kończynach dolnych. Cukier krąży wszędzie. Cukrzycy można zapobiegać, podobnie jak można znacząco spowolnić jej postęp. Jak wynika z badań medycznych, w cukrzycy mamy do czynienia podobnie jak w wielu innych schorzeniach z grupami podwyższonego ryzyka. Są to osoby, które już w rodzinie posiadają osoby chore na cukrzycę. Są to pacjenci, którzy chorują na inne choroby metaboliczne. Są to pacjenci, którzy mają siedzący tryb życia, mają nadwagę, otyłość. Kobiety, które urodziły dzieci o dużej masie urodzeniowej. No jest to taka pewna grupa ryzyka dla nas bardzo ważna, u której należy się spodziewać podwyższonego poziomu cukru we krwi. Cukru nie widać, cukier nie boli, nie sprawia żadnych dolegliwości. W momencie rozpoznania cukrzycy około 40% trzustki już nie działa. Warto zatem zapobiegać pojawieniu się cukrzycy, a jeśli mimo wszystko choroba się pojawi, należy ją leczyć. Chorzy na cukrzycę poza środkami farmakologicznymi powinni również stosować odpowiednią dietę. Należycie wykonywane zalecenia żywieniowe pozwolą im nie tylko spowolnić rozwój choroby, ale ustrzec się przed licznymi powikłaniami. Cukrzyca bowiem ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego ludzkiego organizmu. Jest to choroba, która trwa do końca życia, ale są to okresy, można ją podzielić na takie okresy. Okresy remisji na początku, gdzie w zasadzie pacjent mierzy cukier i przychodzi z takim zapytaniem, czy ja w ogóle mam cukrzycę, ja mam prawidłowe poziomy cukru. Ale on ma prawidłowe poziomy cukru, ponieważ zastosował się do zaleceń lekarskich. On przestrzega świetnie dietę, on wie, co mu wolno zjeść, kiedy wolno mu zjeść, jakie ilości wolno mu zjeść. On jest aktywny, codziennie co najmniej pół godziny spędza na świeżym powietrzu. Może to być droga do pracy, droga do domu, jazda rowerem, pływanie, nordic walking. Jest mnóstwo takich aktywności, ale czasami do tego trzeba się zmusić. O zaleceniach żywieniowych i właściwym trybie życia z cukrzycą zdecydowanie więcej można będzie się dowiedzieć już w najbliższą sobotę w godzinach od 13 do 17 w Suwalskim Akwaparku. Zapraszamy Państwa do akwaparku w takich godzinach popołudniowych. Zależy nam na tym, żebyście przyszli Państwo po obiedzie, po dużym posiłku, bo zwykle dostajecie skierowanie od lekarza rodzinnego na badanie naczczo, cukru naczczo. To nie wychwytuje wszystkich zaburzeń metabolizmu. Kiedy przyjdziecie do nas do akwaparku, my na glukometrze sprawdzimy poziom cukru. Nie będzie to takie badanie decydujące już o rozpoznaniu, ale już będzie pewien sygnał, że należy wykonać badania dokładniejsze, że należy się zwrócić do lekarza rodzinnego po dalsze skierowania, po dalsze instrukcje. Doktor Ewa będzie tam czekać również na tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tej chorobie, o metodach zapobiegania jej rozwojowi oraz o skutecznych działaniach pozwalających chorym na długie i mimo wszystko szczęśliwe życie.